Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na wideo recenzję tabletu Modecom FreeTab 9000 IPS ICG. Jest to oficjalny tablet reprezentacji Polski. Zapraszam gorąco na ten film. Prezentowany tablet jest koloru białego, przekąt na ekranu to 8,9 cala, wyświetlacz został wykonany w technologii IPS. Ma rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Na przodzie oprócz wyświetlacza znajdziemy również przednią kamerę o matrycy 2 megapikseli. Z tyłu tabletu została umieszczona specjalna okolicznościowa grafika z okazji Mistrzostw UEFA Euro 2016. Mamy trzech naszych piłkarzy reprezentacji z tyłu na obudowie tabletu i mamy oczywiście charakterystyczny napis oficjalny produkt licencyjny PZPN. Z tyłu również oprócz takiej grafiki została umieszczona tylnia kamera o matrycy 5 megapikseli. Oprócz wymienionych rzeczy znajdziemy również na krawędziach nieco przycisków i interfejsów. Na górze tabletu znajdziemy przycisk włączania oraz blokady ekranu. Znajdziemy również przyciski regulacji głośności, które muszę tutaj od razu powiedzieć, że nie działają zbyt świetnie, gdy naciśniemy przycisk raz, niekiedy system potrafi to rozpoznać jako kilkukrotne naciśnięcie i ściszy nam bądź zwiększy głośność kilka razy. Tutaj w tą stronę mam wielki minus. Jeśli chodzi jeszcze o interfejsy, znajdziemy tutaj slot na karty micro SD. Poza tym na tej górnej krawędzi tutaj już nic więcej nie ma. Z tej strony znajdziemy jedynie głośnik, który znajduje się również identyczny z drugiej, przeciwnej strony. Działają one w stereo. Na dole nie znajdziemy nic. Natomiast na tej krawędzi znajdziemy gniazdo micro USB, gniazdo jack 3,5 mm do naszego zestawu słuchawkowego. Jak już wspominałem, w rozpakowaniu tabletu urządzenie po zakupie dostajemy już z naklejoną folią ochronną na wyświetlacz. Jest to folia błyszcząca, przez co odciski naszych palców są bardzo widoczne, szczególnie pod światło, gdy często i długo korzystamy z tego tabletu. Warto również przyjrzeć się ogólnemu designowi tego tabletu. Myślę, że został on wzorowany na aktualne wersje telefonów iPhone. Krawędzie zostały wsparte takim czarnym paskiem plastikowym, który dodaje ciekawego designu urządzeniu. Tablet jest dosyć kanciasty, krawędzie nie są jakoś zaoblone, jedynie krawędzie, które są zaoblone, to cztery te narożne tabletu, natomiast nie znajdziemy takiego zaoblenia między wyświetlaczem a boczną krawędzią, czy też tyłem tabletu, a właśnie boczną krawędzią. Na pokładzie urządzenia znajdziemy procesor Intel Atom, który współpracuje z 2 GB pamięcią RAM. Mamy również tutaj wbudowane 16 GB pamięci na nasze dane. Mamy również moduł GPS, który umożliwia nam korzystanie z tabletu jako z nawigacji samochodowej. Mamy Wi-Fi w standardzie BGN 802.11. Bateria, która została tu zastosowana, ma pojemność 6500 mAh, co nam spokojnie wystarcza czasami na 2 dni sporadycznego korzystania z tabletu. Jeśli ktoś korzysta dosyć dużo z takich aplikacji jak Snapchat, internet, YouTube i tak dalej, ta bateria pozwala na korzystanie maksymalnie 1 dzień. To warto mieć na uwadze, a całość napędza system Android 4.4 KitKat. Na potrzeby testu chciałem wykorzystać aplikację AnTuTu Benchmark, żeby tutaj nam obliczyła wynik tego tabletu, natomiast kiedy ją pobrałem, próbowałem ją uruchomić, ta aplikacja nie chciała działać z zainstalowanym systemem operacyjnym KitKat 4.4, przez co takiego testu niestety dla Was wykonać nie mogę, aczkolwiek czytałem w internecie, że urządzenie w AnTuTu osiąga ponad 20 tysięcy punktów. Urządzenie, jak wspomniałem, posiada 2 GB pamięci RAM, dostępna średnio przy normalnym użyciu to 760 MB, natomiast pamięć wewnętrzna, jaką tutaj mamy w
jest w granicach 12 GB. Ja tutaj zainstalowałem kilka aplikacji, zostało mi tych gigabajtów 9. Jeśli chodzi o procesor, jak wspomniałem, jest to Intel Atom Z2580. 32 Nm, taki proces technologiczny procesora. Taktowanie to od 800 do 2000 MHz w zależności od potrzeb tego tabletu. Architektura to x86, czyli 32-bitowy procesor mamy na pokładzie. Wyświetlacz to 1920x1200 pikseli, dokładnie tak mi tutaj AIDA pokazuje, nieco różni się to z opisem na pudełku. 9 cali przekątna tego tabletu, 252 dpi, czyli 252 punkty na cal. Procesor graficzny, jaki został tu zastosowany, to PowerVR SGX544MP2. W pokładzie urządzenia znajdziemy czysty system Android KitKat, przez co takie aplikacje jak chociażby aparat są okrojone maksymalnie. Nie ma tu nic poza przyciskiem migawki, przyciskiem zmiany trybu tylnej czy przedniej kamery, czy też niewielkich korekcji, jeśli chodzi o kontrast, czy też jasność tego zdjęcia. Tak się to prezentuje, tak to wygląda. Przesunięciem w lewo podczas korzystania z aparatu mamy możliwość dostania się do galerii urządzenia. Jest to ciekawy, fajny dodatek w tej okrojonej wersji systemu. Warto również wspomnieć kilka słów o GPS-ie na pokładzie tego urządzenia. Ja testowałem tablet jako nawigację samochodową i tutaj podczas ruchu, kiedy jechałem samochodem, ten GPS miał pewne trudności ze znalezieniem satelit, natomiast gdy się zatrzymałem w miejscu, złapał je bezbłędnie i dosyć szybko. Także warto mieć to na uwadze, że w trakcie jazdy nie zawsze ten GPS może nam się połączyć. Wspomniałem na początku, że zauważyłem tutaj w tablecie pewien problem z regulacją głośności. Zobaczcie, gdy naciskam przycisk jednokrotnie, niekiedy na pasku pojawia się tak jakby dwukrotne zgłośnienie naszego dźwięku. Ja cały czas klikam pojedynczo, natomiast system Android czyta to jako kilkukrotne wciśnięcie przycisku. Być może jest to pewna usterka akurat tego mojego modelu, tej konkretnej wersji, tego egzemplarza. Nie musi tak być w kolejnych urządzeniach. Może tutaj jest po prostu jakaś wada techniczna tego konkretnego egzemplarza i ja bym się tutaj do urządzenia aż tak nie zrażał właśnie z tego jednego powodu. Na pokładzie urządzenia przy tym czystym Androidzie nie znajdziemy nawet żadnej innej przeglądarki poza stokową przeglądarką internet. Ja musiałem wszelkie programy sobie tutaj doinstalować. Jeśli chodzi o szybkość działania tego tabletu podczas przeglądania internetu na stokowej przeglądarce, sami widzicie, że jest to błyskawiczne. To wszystko możemy sobie również przejść na Facebooka i tutaj muszę Wam powiedzieć, że całkiem fajny, czytelny jest ten wyświetlacz. Całkiem miło się z nim pracuje. Wyświetlacz jest dość czytelny. Możemy sobie w łatwy sposób zoomować, przybliżać treści, jakie mamy dostępne w naszej przeglądarce, gdyż wyświetlacz obsługuje funkcję multitouch. Co do aparatów zastosowanych w tablecie, są one dosyć przeciętne. Przy dobrym świetle aparat tylni robi całkiem fajne zdjęcia, natomiast przy słabszym oświetleniu już nie zawsze może sobie z takim zdjęciem poradzić. Podobnie jest z kamerą przednią. Tutaj do selfie taka kamera powinna nam wystarczyć, taki aparat, natomiast dla osób bardziej wymagających może ta kamera przednia nie być zbytnio wystarczająca. Natomiast jeśli chodzi o głośniki zastosowane w urządzeniu, grają one
całkiem przyzwoicie, nie można się tutaj do nich przyczepić. Głośność jak na taki tablet jest zupełnie wystarczająca. Podsumowując, tablet Modecom jest fajnym urządzeniem dla każdego kibica z racji tej grafiki, która znajduje się na tylnej obudowie, a tak na poważnie jest to świetny produkt, jeśli cenimy sobie szybkość działania, jeśli cenimy sobie duże wyświetlacze w urządzeniach mobilnych, naprawdę tutaj będziemy zadowoleni z korzystania z tego tabletu. Jedynym minusem, które zauważyłem przez ten czas, kiedy testowaliśmy tablet, jest działanie klawiszy i głośności. Niestety nie działają one zbytnio prawidłowo i to jest jedyny mankament, do którego się mogę przyczepić. Natomiast jest jeszcze kwestia aparatów. Jak wspomniałem, w dobrym oświetleniu aparaty radzą sobie całkiem przyzwoicie jak na tabletowe kamery, natomiast przy nieco słabszym oświetleniu mogą nie każdego niestety zadowolić. A jakie wy macie zdanie na temat tabletu? Czy mieliście go kiedyś w rękach? Czy bawiliście się takim tabletem? Czy macie zamiar go kupić? Piszcie w komentarzu. Każde komentarze wasze będę starał się przeczytać. A w tym filmie to już wszystko. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach.